Witam w kolejnym odcinku Rwetesu z rewersem w tle, podcastu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu. Podcastu, w którym rozmawiamy o czytaniu, o książkach, akcjach prowadzonych przez bibliotekę, o tym wszystkim, co się dzieje i o tym, co robimy i jak robimy, by działo się właśnie tak, jak się dzieje. Ja nazywam się Kalina Romankiewicz i jestem pracownikiem Zabrzeńskiej Biblioteki. Na początku roku nie mogłam nie skorzystać z okazji, by podzielić się z Wami tym, co działo się u nas w ostatnim roku. Oczywiście w mega skrócie, ale myślę, że wyciągnęłam najciekawsze smaczki, także już teraz zapraszam. Styczeń jest zawsze takim miesiącem, kiedy patrzymy chcąc, nie chcąc na to, co za nami. Zamykamy miniony rok, pakujemy wszystko, co potrzebne, ładnie do pudełka i odkładamy na półkę. Co znajdziemy w naszym bibliotecznym pudełku? A to wszystko, co robiliśmy przez ostatnie 365 dni. Trochę tego było, ale zacznę od tego, co jest na pierwszym miejscu, co może wcale nie znaczyć, że jest najważniejsze. A dlaczego? O tym może później. Wiedzieliście, że w naszych zbiorach jest ponad 252,5 tysiąca książek? Nowych tytułów na półkach w zeszłym roku pojawiło się ponad 11 tysięcy. Zdecydowana większość to te książki kupione przez nas, ale pojawiły się również dary od czytelników, za które korzystając z okazji dziękujemy. Powiększył się też nasz zapas gier planszowych oraz audiobooków. Tych pierwszych mamy obecnie 332 sztuki, a zbiór audiobooków powiększył się do 3308. Przypomnę jeszcze, że po gry planszowe zapraszamy do dwóch naszych filii, filii numer 6 w Rokietnicy oraz do filii numer 11 w centrum Zabrza przy ulicy Wolności 177. Książki mówione znajdziecie natomiast w filii numer 12 przy ulicy Wyzwolenia 2. Czynna jest ona przez 2 dni w tygodniu, ale w pozostałe dni można audiobooki także zamawiać przez wypożyczalnię popularno-naukową mieszczącą się po sąsiedzku. To taka mała dygresja i przypomnienie, ale wróćmy jednak do sedna, do naszych liczb za ubiegły rok. Wzrosła nam liczba czytelników i obecnie jest nas, Was, 18 526. Najwięcej czytających jest w grupie wiekowej od 25 do 44 lat i jest to prawie 5,5 tysiąca osób. A dzieci i młodzieży zapisanych do nas jest 4062. Natomiast odwiedzin w zeszłym roku zarejestrowaliśmy 151 980. A ile wypożyczeń było w ubiegłym roku? Wszystkiego prawie 396 tysięcy. Zdecydowaną robotę zrobiły oczywiście książki, no bo po nie sięgaliście najczęściej i to aż 389 262 razy. I zdecydowanie chętniej robili to dorośli, aniżeli dzieci i młodzież. Ale to nie wszystko, co my dla Was mamy i z czego Wy korzystaliście. Nasze planszówki cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem niż w roku ubiegłym. Wzrost zaliczyły aż o, uwaga, 170%. No wiadomo, zbiór też ich się powiększył, bo jest ich teraz o 57 więcej. Także jak macie ochotę pograć z dziećmi, przyjaciółmi i szukacie świetnego sposobu na spędzenie wolnego czasu, nie ma lepszej opcji. No oczywiście oprócz książki, ale te ciężko się czyta na spotkaniu ze znajomymi, no sami przyznajcie. A jak straszne są Wam jakieś tytuły gier, bądź ich nie znacie, no tutaj też nie jest to problemem. Wypatrujcie wtedy u nas zaproszeń przeróżnych na spotkania z grami planszowymi. Te organizujemy przede wszystkim w filii numer 11 przy wspomnianej Wolności 177, ale także przy innych okazjach. Zawsze takie informacje z wyprzedzeniem możecie znaleźć na naszej stronie internetowej bądź na Facebooku. W 2022 roku na zdecydowanie większą skalę uruchomiliśmy dla Was dostęp do e-booków i audiobooków. Mogliście z nich korzystać przez e-book Libre, Legimi oraz Empik Go. Tak, wiem, nie zawsze udaje się Wam załapać na nowy kod. Niestety tutaj obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. A pula ostatnio wyczerpuje się pierwszego dnia, czasami nawet już po południu limit ten zostaje wyczerpany. Pozostając jeszcze na koniec w tej strefie wirtualnej, powiem tylko, że z komputera i internetu w naszych bibliotekach, tak, mamy darmowe dostępy, jeżeli ktoś chce skorzystać,
poprzeglądać strony internetowe, coś napisać. W ubiegłym roku z tej usługi skorzystały 883 osoby. Ktoś powie, że nie samą książką biblioteka żyje. I tu wracam do tego, co mówiłam na początku, zastanawiając się, co tak naprawdę powinno być na pierwszym miejscu. Wiadomo, zawsze jest literatura, ale można ją zrozumieć naprawdę na różne sposoby. Wasze odwiedziny w naszych filiach to jedno, a drugie to przeróżne imprezy i wydarzenia, które dla Was organizujemy. W naszej ofercie znajdują się bowiem zajęcia dla małych i dużych, dla szkół, rodziców, całych rodzin, no można by wymieniać mnóstwo i myślę, że nie ma chyba grupy osoby, która w ubiegłym roku nie znalazłaby w naszej ofercie czegoś dla siebie. Większość naszych imprez organizujemy w ramach projektów dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego. W 2022 roku zrealizowaliśmy aż 4 projekty. Kryminalne zagadki Śląska Volume 4, Obecność słowa w Zabrzu, Książka na szóstkę, Wypełniamy pustkę oraz Konserwacja, opracowanie i digitalizacja kolekcji negatywów Władysława Dziurzyckiego. Zrealizowaliśmy również projekt skierowany do mieszkańców Grzybowic, który był również dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje edycja 2022. W sumie imprez, których żeśmy zorganizowali, było, uwaga, 1892, a wzięło w nich udział ponad 22 tysiące osób. Napomknę tylko, że organizujemy u siebie na przykład też i wystawy, wystawy połączone z wernisażami. Tych w ubiegłym roku było 54. Są to zarówno wystawy obrazów, jak i fotografii, jak i rękodzieła. Od mniej lub bardziej znanych artystów, związane lub niezwiązane z literaturą. Filie, w których możecie oglądać wystawy, to przede wszystkim filie numer 2, numer 20, 19 oraz 14. Czasami zdarza się, że możecie je zobaczyć także w innych, a w których to najlepiej sprawdzić w naszym kalendarium na stronie internetowej. A co powiecie na zajęcia skierowane do dzieci i uczniów? Żaden problem. Przede wszystkim są to lekcje biblioteczne oraz wycieczki do biblioteki. Tych odbyło się 255, ale witaliśmy w szkole również autorów książek dla dzieci, czy organizowaliśmy wspólne warsztaty z różnych okazji i przeprowadzanych na różne sposoby. Na jednych z nich na przykład można było stworzyć labbooki, na innych młodzież uczyła się na przykład jak stworzyć własny podcast. Wyjątkowo dużo było także spotkań z dziećmi i głośnym czytaniem. Ponad 2600 przedszkolaków miało okazję posłuchać czytania w wykonaniu naszych bibliotekarek. W ten sposób zachęcaliśmy i zapoznawaliśmy z czytaniem, a najmłodsi później zaciągali rodziców do biblioteki, żeby wypożyczyć książki i by rodzice mogli czytać im dalej. Spotkania autorskie. One zawsze cieszą się popularnością i lubiane są przez wszystkich. Kto bowiem nie chce poznać na żywo tego, którego zna z perspektywy stworzonych przez niego, przez nią bohaterów. Kilka perełek z pomiędzy ponad 40 spotkań autorskich, które zorganizowaliśmy w 2022 roku, można by wyłowić, choć wiadomo, że wszystko zależy od tego, co kto lubi. Niewątpliwie jedną z takich osób była Justyna Mazur, która w ubiegłym roku aż dwukrotnie gościła w Zabrzu i dwukrotnie zapełniła salę w kinie Roma. Natomiast na przykład w ramach Kryminalnych Zagadek Śląska spotkaliśmy się m.in. z Maksem Czornyjem, Witoldem Szabłowskim, była także Monika Kastner, a na zakończenie Igor Brejdygant. I na koniec to, co stało się naszym rozpoznawalnym znakiem, naszymi rozpoznawalnymi imprezami, czyli happeningi. Jeden organizowany w Parku 12C, drugi w Miejskim Ogrodzie Botanicznym. Pierwszy to oczywiście Pociąg do Książek, a drugi to nic innego jak Wielki Dzień Pszczół. W sumie uczestniczyło w ubiegłorocznych edycjach 3700 osób. I tak naprawdę tych naszych wydarzeń można by wymieniać mnóstwo, pod każdym kątem i dla każdego. Dlatego już nie możemy się doczekać, co będziemy przygotowywać dla Was w tym roku. Bądźcie czujni, bo na pewno będzie się działo. A żeby nie przegapić, to polecamy dodać naszą stronę internetową bibliotekazabrze.pl do ulubionych,
zapisać się do newslettera oraz obserwować nas na Facebooku. Tam zawsze znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące tego, co się u nas dzieje.